Witamy wszystkich. Tutaj zaczynamy sobie webinar tutaj o aplikacji Project Planner. Będziemy to prowadzić tutaj we dwójkę. Ja jestem Konrad Jaszczur, jestem specjalistą od spraw technicznych PDM i CAD. Jest ze mną również Mateusz Chmiel. Dzień dobry Państwu, witam Państwa. Dzisiaj będziemy tutaj rozmawiać o aplikacji, którą oferuje platforma. Przejdźmy sobie do pierwszego slajdu, czyli tutaj informacji, o czym będzie ten webinar. Zaczniemy sobie od takiego wprowadzenia do 3D Experience. Co to jest 3D Experience? Takiego krótkiego wstępu. Bo obstawiam, że większość ludzi tutaj kojarzy nasze rozwiązanie. Natomiast gdyby ktoś pierwszy raz miał styczność, to tutaj takie krótki wstęp zrobimy i następnie przejdziemy do tematu naszego webinaru, czyli do samej aplikacji Project Planner. Bo przeklikamy się tutaj przez opcje, jak ta aplikacja wygląda, jak się w niej pracuje i następnie sobie stworzymy taki projekt przykładowy, jak ta aplikacja może działać, jak inżynier, z którym będziemy mu tutaj zlecać zadania, będzie się to u niego wyświetlało. I tutaj będziemy starać się pokazać to rozwiązanie, jak najlepiej potrafimy. Jeżeli chodzi o platformę 3D Experience, tutaj mówimy o rozwiązaniu chmurowym, który wspiera wszystkie etapy rozwoju i procesów w naszej firmie. Czyli mamy tutaj takie kompleksowe rozwiązanie, którym możemy działać w naszej firmie, możemy wspierać procesy, które u nas występują. Jest tutaj to rozwiązanie, zawiera tutaj takie połączenie rozwiązań, które już dobrze Państwo pewnie znają, czyli SolidWorksa, CATI, Enovi, Simuli i Delmi. Więc czym będziemy się dzisiaj zajmować? Będziemy się zajmować rolą Project Planning. Jest to rola, która jest używana do koordynacji, planowania i zarządzania projektem. Mamy tutaj takich głównych aspektów, które możemy z tej aplikacji wyciągnąć. To jest planowanie projektu, zarządzanie zadaniami, koordynacja zespołu, raportowanie postępu i utrzymywanie komunikacji zespołowej. Czyli takie główne problemy, z którymi się musi zmierzać menadżer projektu, jak spiąć cały projekt, jak sobie z tym poradzić, jak ustawić zadania, jak spiąć zespół, podzielić role, podzielić zadania, jak utrzymać komunikację zespołową. Z czego składa się tutaj nasza rola Project Planning? Zawiera ona trzy aplikacje. Jest to Collaborative Task, Project Planning i Kanban Board. Jeżeli chodzi o Collaborative Task, jest to podstawowa aplikacja, w której mamy możliwość podglądania naszych zadań, zakładania zadań z poziomu tutaj 3D Experience. Jest ona również dostępna w roli Collaborative Industry Innovator, czyli użytkownicy, którzy będą otrzymywać od nas zadania wygenerowane przez na przykład Project Planning aplikację, będą mogli sobie podejrzeć te zadania bez tej roli. Oczywiście drugą aplikacją jest Project Planning, czyli to aplikacją, którą najwięcej poświęcimy dzisiaj czasu, czyli główną do zarządzania, tworzenia harmonogramów, tworzenia zadań, sprawdzania statystyk, na jakim znajduje się nasz projekt, dopisywania użytkowników, których chcemy podpiąć do naszego projektu i aplikacja Kanban Board, która tutaj jest rozwiązaniem, które pozwala nam na stworzenie sobie ścieżek tutaj przejścia i zarządzania zadaniami, problemami oraz wymaganiami. I tą aplikację również tutaj pokażemy. Więc teraz sobie przejdziemy do tego, jak to wygląda w platformie i zaczniemy od aplikacji Project Planning.
Tak jest. Ja pozwolę sobie przejąć w tym momencie głos. To, co Państwo widzicie na ekranie, to jest właśnie aplikacja Project Planning. Oczywiście dostęp do tej aplikacji mamy podobnie jak do wszystkich innych aplikacji na platformie 3D Experience z poziomu tego kółka nawigacyjnego w lewym górnym rogu platformy i mamy tutaj rolę, która nazywa się Project Planner. Klikając w tą rolę mamy dostęp do trzech wspomnianych przed momentem przez Konrada aplikacji. Oczywiście mogę te aplikacje dodawać do moich pulpitów nawigacyjnych w dokładnie taki sam sposób, jak to się robi w przypadku wszystkich innych aplikacji na platformie, czyli poprzez przeciągnięcie na prawo do konkretnego pulpitu nawigacyjnego. Może zaprezentuję, jak to się robi, po prostu klikam i przeciągam, prawda? Ja już to zrobione mam. Mam zakładkę w swoim pulpicie, która nazywa się Projekt Planner i tutaj rozciągnięta jest do pełnego okna ta aplikacja Project Planning. Na pierwszy rzut oka, patrząc na tą aplikację, widzimy zakładkę wewnątrz aplikacji, która zawiera ostatnio używane przeze mnie projekty. Czyli zakładamy sytuację, że ja jestem w tym momencie project managerem, prowadzę jakiś projekt czy wiele projektów, mam z tego poziomu do nich dostęp. Oczywiście z tego poziomu mogę również tworzyć nowe projekty, tworzyć szablony projektów, czy po prostu otwierać projekty stworzone przez inne programy do zarządzania projektami, mogę je tutaj importować. Żeby pokazać Państwu funkcjonalność i możliwości Project Plannera, otworzę projekt, który stworzyliśmy wspólnie z Konradem na potrzeby tego webinaru i nazwaliśmy go Integrator Ogrodowy. A zatem klikam w ikonkę tego projektu i przechodzę już do wnętrza projektu, czyli do wszystkich tych informacji, które dla mnie jako menedżera projektu, dla osoby, która ma za zadanie zarządzać całym tym ekosystemem projektu, są ważne. A zatem przechodząc do tego konkretnego projektu integratora ogrodowego, znów widzę w górnej części pasek zakładek, z czego pierwszą zakładką jest zakładka summary, czyli podsumowanie. Dlaczego ona jest na pierwszym miejscu? No, ponieważ jak Państwo sądzicie, dla mnie najważniejsze są informacje, którymi się posiłkuję, rozliczając projekt i jakby próbując panować nad projektem. Dlatego mamy tutaj cały zestaw wykresów i konkretnych informacji. Jakie to są informacje? Pierwszy wykres to są informacje na temat kroków milowych. Zakładając projekt i prowadząc projekt, oczywiście mogę tworzyć tak zwane kroki milowe, czyli pewne obszary, pewne zakresy projektu, które będą zawierały wewnątrz siebie poszczególne zadania. Tak? No i tutaj będę miał podsumowanie, które kroki milowe są jeszcze w stanie do wykonania, to do, które są już w trakcie wykonywania, to jest ciemniejszy granatowy kolor, a które są już ukończone. Kolejny wykres, ten środkowy, to jest wykres dotyczący tasków, czyli zadań. Poświęcimy tym taskom, czyli zadaniom dzisiaj sporo czasu. Natomiast ten wykres mówi mi o tym, ile zadań, które ja przydzieliłem konkretnym użytkownikom, konkretnym pracownikom firmy, ile z tych zadań zostało ukończonych z całej puli, ile zadań jest w trakcie, czyli te, nad którymi pracownicy w danym momencie, w danym zakresie czasowym pracują i ile zostało już całkowicie ukończonych. No i ostatni wykres, ten taki nazwijmy sobie półkołowy, to jest wykres, który mówi o tym, o ryzyku związanym z niewyrobieniem się na czas, że tak powiem, z niewypełnieniem tych ram czasowych, jeśli chodzi o zadania. Widzę tutaj, że jedno zadanie w tym moim przykładowym projekcie już jest spóźnione, czyli któryś z użytkowników nie wykonał zadania na czas. Widzę, że 10 zadań z 11 jest bez ryzyka, czyli jest jeszcze odpowiednio dużo czasu. Mogę mieć również tutaj komentarz, przepraszam, status, że jest ryzyko, prawda, niewykonania na czas jakiegoś zadania. Kolejny wykres
I to jest wykres związany z tym, jak dużo tasków, czyli jak dużo zadań, które przydzieliłem użytkownikom, czyli które przydzieliłem pracownikom, którymi zarządzam, zostało jeszcze do wykonania. Czerwona kreska oznacza dzisiejszą datę, natomiast wykres pokazuje mi, jak wiele zadań zgodnie z zaprojektowanym harmonogramem, o którym za moment powiemy, zostało jeszcze do wykonania w osi czasu, prawda? Czyli 1 kwietnia powinienem ukończyć projekt, widzę, że jeszcze w poszczególne, do poszczególnych czasookresów jest jeszcze mnóstwo zadań do wykonania. Kolejny wykres to jest wykres informujący o tym, jak wielu użytkowników jest zaangażowanych w zadania, w pracę. Tutaj mogę popatrzeć, że poszczególne słupki pokazują mi, ilu użytkowników prowadzi w danym, na danym etapie zadania, czyli do ilu użytkowników te zadania są podpięte. No i ostatnie dwa wykresy dotyczą, ten pierwszy deliverable count by state to jest wykres dotyczący tego, w jakim stanie są komponenty, części, które dotyczą tego mojego projektu, ale o tym będziemy mówili w ramach kolejnego webinaru, nie będziemy się na tym dzisiaj skupiać. Natomiast ostatni wykres mówi o tym, ile zadań dla poszczególnych użytkowników jest jeszcze, jest przypiętych i jest jeszcze otwartych. Czyli ja widzę tutaj, że na przykład kolega Maciek Szymula ma jeszcze 3 zadania do ukończenia, a na przykład kolega Konrad Jaszczur ma jeszcze 2 zadania do ukończenia. Tak więc to jest statystyka dla mnie, myślę, bardzo ważna. Chociaż ta statystyka w tej zakładce summary jest bardzo ogólna, to jednak jest ona dla mnie istotna i ma cały zestaw, no jak sądzę, przydatnych informacji w procesie prowadzenia projektu. Kolejna zakładka, do której się przeklikam, przepraszam, to jest zakładka tasks, czyli zadania. Zadania na platformie są tworzone i zarządzane w tak zwanym procesie trójstopniowym. To znaczy zadanie, które ja przydzielam użytkownikowi jako project manager, jako kierownik, jako lider, dyrektor itd., itd., to takie zadanie przydzielone do konkretnego użytkownika zawierające zestaw informacji, zaraz pokażemy sobie jakich, zawsze na początku ląduje w stanie to do, to znaczy zadanie do wykonania, tak? W momencie, kiedy użytkownik rozpoczyna pracę nad jakimś zadaniem, ma on możliwość przenieść to zadanie do stanu in work, czyli do takiego etapu, który będzie informował mnie i wszystkich innych użytkowników platformy, że ja rozpocząłem pracę nad konkretnym przydzielonym do mnie zadaniem, ale jeszcze nie ukończyłem tego zdania, cały czas nad nim pracuję. Oczywiście ten proces może być wydłużony w czasie, to nie musi być jeden dzień, to może być jakiś tam zakres, rama czasowa. Następnie jeśli zadanie kończę, czyli jest ono w 100% ukończone, mogę takie zadanie z poziomu in work po prostu przenieść do pozycji completed i to będzie również informacja, która będzie miała swoje odzwierciedlenie zarówno w statystykach tutaj, natychmiast po przeniesieniu te statystyki się zaktualizują, jak również będzie to informacja, która zostanie przesłana do odpowiedniego kierownictwa poprzez notyfikację, czyli powiadomienie, będę to widział na swojej, każdy użytkownik na swojej tablicy zadań będzie widział to zadanie, jakie ukończone i tak dalej, i tak dalej. Ten system zadań, które mamy tutaj w tym Project Plannerze, to jest system, który funkcjonuje na całej platformie, również w innych rolach. Użytkownicy roli Collaborative Industry Innovator znają to narzędzie Tasks i wiedzą, jak z niego korzystać. Ono jest po prostu tutaj tylko zaimplementowane. Przechodząc do szczegółów konkretnego zadania, czyli klikając w zadanie, wyświetla mi się panel po prawej stronie. Ten panel to zestaw informacji, które są podpięte do konkretnego zadania.
prawda? Czyli jakie to są informacje? To jest informacja o tytule, to jest informacja o opisie, w tym przypadku nie mamy opisu, mamy tutaj w polu parent przypięty projekt do tego zadania, mamy tutaj informację o tym, w jakim stanie znajduje się zadanie, czyli ja mogę zmienić stan z to do, do InWork poprzez przeniesienie tego kafelka zadania albo poprzez wejście we właściwości i zmianę stanu tego zadania bezpośrednio z listy rozwijalnej. Bardzo ważna informacja z punktu widzenia zarządzania zadaniami i z punktu widzenia project managera to jest informacja o procencie wykonania zadania, czyli ten suwak, który Państwo teraz widzicie, który przesuwam. Ja rozpoczynając zadanie, poza tym, że przenoszę ten mój kafelek do stanu InWork, pokażemy to za chwilę z Konradem na testowym projekcie, ale mam możliwość w takim zadaniu zmiany na przykład codziennie i procentu wykonania tego zadania. I to jest informacja niezwykle istotna dla projekt menedżera, prawda? Bo nie tylko posługujemy się informacją, czy zadanie zostało wykonane, czy nie zero-jedynkowo, ale również procentowo, na jakim etapie jest konkretne zadanie. I to każdy użytkownik, do którego zostało przypisane zadanie, może sobie tym suwakiem sterować. Powyżej jest jeszcze informacja, którą pominąłem, proszę wybaczyć. Informacja dotycząca priorytetu danego zadania, trójstopniowa skala, no i tak naprawdę czterostopniowa, bo mamy tutaj jeszcze stan urgent. To, co jest ważne w zadaniach, niezwykle istotne, to jest to, że projekt manager przypisuje zadaniom daty, czyli ramy czasowe, datę startu zadania i datę ukończenia. I te daty mają swoje odzwierciedlenie, tak jak Państwu pokazywałem wcześniej, w tych wykresach, prawda? Czyli do kiedy dane zadania powinny być ukończone i jeśli ja mam tutaj informację, że do 19 lutego powinno być 8 zadań ukończonych, to znaczy, że 8 zadań z tej listy lub to są już te zadania, które już są w trakcie ukończenia, w trakcie robienia, to oznacza, że dla tych zadań w panelu po prawej stronie została data ustawiona jako data końcowa 19 lutego. Możemy tutaj oczywiście ustawić ilość dni do ukończenia, możemy dodawać załączniki i pokażemy z Konradem, jak to się robi, dodając tutaj w bardzo prosty sposób załączniki w postaci plików SolidWorksowych, tak, złożeń, części, ale również plików na przykład prezentacji, dokumentów, Exceli, Wordów, zdjęć i tak dalej, i tak dalej. Użytkownik, któremu przypisuje zadanie, nie musi szukać pliku, na którym ma pracować. Może mieć ten plik od razu wpięty jako załącznik do konkretnego zadania. To bardzo upraszcza sprawę, jeśli chodzi o użytkownika, który ma wykonać zadanie i eliminuje błędy. No i mam jeszcze tutaj dodatkowe informacje, na których nie będziemy się skupiali, bo one będą też częścią tego kolejnego webinaru z roli Industry Innovator. Ten panel po prawej stronie ma również inne zakładki, ma zakładki takie jak zakładka Members, czyli członkowie. Tutaj wskazujemy, do kogo będzie przypisane to zadanie, prawda? Widzimy w tym momencie, że ono jest przypisane do kolegi Damiana, natomiast ja mogę tu wskazać inną osobę, do której będzie to zadanie przypisane. W momencie, kiedy ja jako projekt manager przypisuję takie zadanie do kolegi Damiana albo do kolegi Konrada, do kogokolwiek z firmy, taka osoba natychmiast otrzymuje na swoim koncie, na swoim panelu platformy informację, że zostało do niego przypisane zadanie. Może wejść w takie powiadomienie i szybciutko do tego zadania przejść, zobaczyć, co zostało mu zlecone, do kiedy ma wykonać to zadanie i jakie załączniki, czyli na jakich plikach ma pracować. No i oczywiście, tak jak to ta funkcjonalność komentarzy funkcjonuje na całej platformie, praktycznie we wszystkich możliwych obiektach, na których pracujemy. Mamy możliwość komentowania, czyli tutaj po prostu porozumiewania się takiego luźnego, nazwijmy to sobie, w formie komentarzy przy każdym zadaniu. Możemy również włączyć sobie subskrypcję, czyli powiadomienia dotyczące konkretnego zadania. A zatem ta zakładka Tasks, czyli zadania, w bardzo prosty sposób, ale zarazem bardzo obszerny, jest w stanie
zastąpić jakikolwiek inny system, który Państwo używacie do tej pory w procesie przydzielania zadań, w procesie wypełniania tych zadań informacjami dla użytkownika i w procesie zarządzania tymi zadaniami, jeśli chodzi o stany, czy zadania są jeszcze w procesie planów, wykonania, czy już ukończone. Przechodząc do kolejnej zakładki, do zakładki Schedule, to jest po prostu harmonogram. Ci z Państwa, którzy rozliczają projekty, którzy prowadzą projekty, doskonale, myślę, wiedzą, co jest na tym obrazku, co jest na ekranie, co Państwu prezentuję. No to jest po prostu oś czasu, kalendarz, można to nazywać różnie. Natomiast no jest to bardzo ważna i istotna rzecz, dlatego że w tym miejscu widzimy po pierwsze po lewej stronie wszystkie zadania oraz ikonki zdjęcia członków, do których te zadania są przydzielone, a po prawej stronie widzimy jakby stan tych zadań w osi czasu. Mało tego, widzimy tutaj również zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Zależności, czyli strzałki, pokazują mi, które zadanie jest zależne od którego zadania i które zadanie musi być ukończone wcześniej, by móc rozpocząć kolejne zadanie, prawda? No, przyznacie Państwo, niezwykle istotna informacja. Szare paski postępu to są zadania wykonane, ukończone. Paski postępu niebieskie to są zadania, które są albo w stanie to do, albo w stanie in work. Jeśli są w stanie in work i mają jakiś procent ukończenia, ten procent, który Państwu pokazywałem, który zmienia się suwaczkiem, to ten procent ukończenia widzę w postaci takiego ciemniejszego wypełnienia, czyli takiego paska postępu znanego z systemu chociażby Windows. Także bardzo, bardzo fajnie i przyjemnie graficzne przedstawienie tych zadań. Oczywiście ja tutaj sobie mogę z przyciskiem Ctrl lub za pomocą tego suwaczka w górnej części w dowolny sposób ten kalendarz zawężać, rozszerzać, mogę klikać w poszczególne zadania, wtedy widzę ramy czasowe tego zadania, klikając dwukrotnie w jakieś zadanie otwiera mi się panel tego zadania po prawej stronie, czyli dokładnie to samo, co z poziomu zakładki Task, czyli to, co Państwu już pokazywałem. A zatem, tak jak Państwo widzicie, co jest bardzo ważne i istotne, wszystkie te obiekty, czyli zadania, mamy do nich dostęp, są one widoczne zarówno z poziomu kalendarza, jak również z poziomu tasków tutaj, prawda? A to oznacza, że są to wartości obiektowe. One są dostępne również w innych miejscach, proszę Państwa, na platformie. Nie będziemy o tym teraz mówili, ale one są dostępne również w innych miejscach na platformie, ponieważ są to właśnie elementy obiektowe. No, w przypadku Excela czy jakichś innych dokumentów, którymi być może się Państwo dzisiaj posługujecie, nie jesteście Państwo w stanie zarządzać w ten sposób, ponieważ Excel jest plikiem, nie jest to obiekt, którym możemy wirtualnie zarządzać. Natomiast te informacje w postaci tasków są obiektami wirtualnymi. Nie będziemy skupiać się tutaj na innych funkcjach, takich jak możliwość dodania do ulubionych kalendarza, jakichś tam informacji przedstawienia wizualnego, dlatego że to sobie Państwo wyklikacie, to są jakieś tam przydatne funkcje, natomiast clue to jest to, o czym właśnie mówimy. Kolejna zakładka zależności to jest podsumowanie troszeczkę w inny sposób tych zależności, o których mówiłem Państwu w postaci tego kalendarza, czyli tych strzałek, prawda? Te strzałki, tak jak powiedziałem, informują nas o tym, że jedno zadanie jest zależne od drugiego, a ta tablica mówi nam to samo, tylko troszeczkę w bardziej szczegółowy sposób. Czyli mówi nam ona o tym, jakie zadanie jest odniesieniem do jakiego zadania. Czyli które zadanie musi być ukończone wcześniej i w jakiej dacie, żeby móc rozpocząć kolejne zadanie, które jest bezpośrednio związane ze zadaniem poprzednim i nie może być wcześniej rozpoczęte. I ta tablica nas o tym informuje. I tą tablicą też możemy sobie oczywiście zarządzać. Jeszcze jedna
a tak naprawdę dwie zakładki, ale bardzo proste. Zakładka Members, czyli członkowie tego projektu. Tutaj, korzystając z ikonki Dodaj użytkownika, jestem w stanie w prosty sposób dodawać nowych użytkowników do tego projektu. Uwaga, nie użytkowników, do których będę przypisywał zadania, czyli na przykład konstruktorów, kierowników, technologów i tak dalej. Nie o tych ludzi tutaj chodzi. Tutaj chodzi o członków, którzy będą mieli dostęp do tego projektu, czyli do tych statystyk, do kalendarza, do wszystkich tych elementów, które Państwu pokazuję. Czyli tak naprawdę tutaj w członkach będą to najczęściej inni projekt menedżerowie, czy asystenci projekt menedżerów, czy kadra kierownicza, dyrektorska i tak dalej, i tak dalej. W bardzo prosty sposób tutaj takie osoby dodajemy. Oni mają wtedy dostęp ze swojego panelu do wszystkich tych informacji, o których Państwu mówiłem. I ostatnia rzecz, zakładka content, czyli zawartość obiektów, które biorą udział w tym projekcie, i tutaj możemy sobie dodawać do tego obszaru zarówno pliki, myśmy tutaj dodali taki tryskacz ogrodowy, to jest plik SolidWorksowy, złożenie po prostu SolidWorksowe 3D, ale tutaj możemy dodawać w zasadzie dowolną ilość różnych obiektów. Mogą być to pliki SolidWorksowe, mogą być to jakieś dokumenty, powiedzmy Wordowskie, Excelowskie, czy w ogóle z pakietu Office, jakiekolwiek inne dokumenty, które są potrzebne, które wchodzą jakby w zestaw tego konkretnego projektu, to mogę je tutaj przechowywać po to, żeby po pierwsze mieć je pod ręką, a po drugie po to, żeby móc je załączać jako chociażby załączniki w procesie zadań przypisywanych do użytkowników. I tak naprawdę, proszę Państwa, nie wchodząc w niepotrzebne w tym momencie szczegóły, bo chcemy tutaj Państwu pokazać możliwości tego rozwiązania, możliwości tej roli project planningu, to są te funkcjonalności, na których chcieliśmy się skupić. Mamy również tutaj w tej roli project planera, poza tym project planningiem, poza collaborative taskiem, który jest dokładnie tym samym, co zakładka task, o której Państwu mówiłem. W przyszłym webinarze też będziemy mówili o collaborative task, także zapraszam Państwa do śledzenia kalendarza webinarów. Natomiast mamy jeszcze jedną aplikację, która nazywa się Kanban Board i tutaj Konrad, tak, bardzo Cię proszę, jeśli możesz powiedzieć dwa słowa na ten temat, zanim przejdziemy do tworzenia projektu na żywo. Dobrze. W takim razie tutaj widzimy, jestem również w przeglądarce, znajduję się na tym samym tenencie co kolega i tutaj mam otwartą aplikację Kanban Board. Jeżeli chodzi o interfejs, jest on bardzo podobny do zakładania tutaj nowego, tutaj tej ścieżki kanbanowej. Tak samo jak mieliśmy wcześniej w aplikacji Project Planner, czyli mamy możliwość założenia nowej tutaj ścieżki kanbanowej, otwarcia sobie moich, czy zobaczenia wszystkich, które znajdują się na platformie. Ja w ramach tutaj tego webinaru przygotowałem sobie taką przykładową tablicę statusów problemów. Jak widzimy w pierwszym tutaj rzucie. Mamy oczywiście nasz tytuł. Możemy taką tablicę kanbanową tutaj mieć w obiegu, czyli w pierwszym trafi nam sobie do draftu, czyli do takiego stanu, w którym my jako użytkownik będziemy działać, natomiast użytkownicy platformy jeszcze tego nie będą widzieć. Nie będą widzieć naszych prac związanych z tym, żeby sobie te tutaj stany, ten obieg, którym będziemy tutaj chcieli zarządzać, działać. Teraz jest on w stanie active, czyli tutaj już udostępniliśmy użytkownikom. No i możemy tutaj też jakby ten obieg zamknąć, czyli powiedzieć, że on już wyszedł z obiegu. Mamy informację, kto założył, kto jest właścicielem tej tablicy. No i mamy tutaj typ, jaki
tutaj występuje. Mamy też tutaj obszar graficzny, w którym mamy kolumny definiowanych przez nas stanów, w jakich może znaleźć się, i tak już było wspomniane, albo issue, czyli problemy, albo requirements, lub zadania, taski. Z racji tego, że kolega pokazywał tam zadania i mieliśmy predefiniowane tutaj stany, w jakich zadania mogą się znajdować, ta aplikacja daje nam możliwość tworzenia własnych stanów, czyli nazewnictwa. Jeżeli nie wystarczałoby nam przechodzenie z to do do in-work i do completed, możemy sobie zrobić takie ścieżki, dodać dodatkowe kolumny, jeżeli byśmy potrzebowali rozszerzyć sobie te stany tego obiegu nie tylko do 3, tylko do 4, 5, to jesteśmy w stanie to wykonać z poziomu tej aplikacji. Jak widzimy, ja tutaj sobie dodałem kilka problemów, które są do rozwiązania. I powiedzmy, że one oczywiście mają swój wewnętrzny obieg dokumentacji, czyli mamy stany, w których one mogą się znajdować w oddzielnej aplikacji. Natomiast one mają stany właśnie tutaj, że mamy informację, że coś jest do wykonania, coś jest w trakcie pracy i dany problem, czy zgłoszenie danego problemu jest już zakończone, czyli wprowadziliśmy zmiany do naszego projektu. Natomiast jeżeli byśmy chcieli sobie to jeszcze jakby rozszerzyć możliwości prowadzenia tego projektu, ja sobie na przykład przygotowałem tutaj takie 3 stany, czyli mam problemy do rozwiązania, ktoś zgłosił mi problem, że potrzeba na przykład zmienić silnik w jakiejś maszynie, na przykład jest niewystarczająca moc tego silnika. I jeżeli chciałbym sobie, zanim jeszcze podejmę tutaj jakby próbę tego, żeby go zaakceptować, wysłać do zmiany, mogę sobie przenieść do stanu analiza, czy w ogóle ta zmiana jest potrzebna. Jeżeli ja sobie tutaj przyniosę ten projekt, ja widzę, że on jest teraz w analizie, ten mój problem. Użytkownicy też, którzy mają dostęp do tej aplikacji, będą to widzieć, bo oczywiście możemy udostępnić taką tablicę innym użytkownikom. Ta aplikacja również będzie dostępna w Collaborative Industry Innovator, więc użytkownicy, którzy nie będą mieli Project Planera, również będą mogli sobie zaglądać do tych predefiniowanych tablic. I jeżeli uznamy, że taka analiza potrzeby zmian jest przez nas zaakceptowana, możemy dać tutaj do naszego dalszego procesu, czyli do tej akceptacji zmiany, i wtedy już w aplikacji Issue Management, czyli tej, która zarządza nam zmianami, przejść do stanu w trakcie pracy. Czyli możemy rozbudować sobie tutaj takie obiegi, jeżeli chodzi o zadania, jeżeli chodzi o tutaj jakieś zadania, jeżeli chodzi o jakieś problemy, czy jakieś wymagania, które będziemy sobie tutaj zakładać i jak te struktury będą wyglądać. Oczywiście tymi jakby stanami czy tymi kolumnami możemy też zarządzać w taki bardziej sprecyzowany sposób, czyli możemy sobie zdecydować, czy chcemy mieć jakiś limit obiektów, które mogą znajdować się w tym stanie, czy dana kolumna ma dotyczyć tylko i wyłącznie zadania, problemu czy wymagania, w jakim stanie mogą się znajdować tutaj pliki, czyli jeżeli byśmy chcieli, żeby trafiały tutaj problemy tylko zaakceptowane, czyli skończone, no to w takim razie dajemy sobie tutaj completed stan. Jeżeli byśmy chcieli, żeby dały się tutaj też, mogły tutaj znajdować stany w in-worku, w approvalu, czy w trakcie do zrobienia, czy w trakcie wykonywania prac, możemy tutaj sobie takie warunki zagnieździć. I tutaj mamy też rozgraniczenie właśnie na te 3 kategorie. Więc jeżeli chodzi o tą aplikację, jest ona dość prosta, bardzo intuicyjna, jeżeli chodzi o otworzenie tutaj naszych obiegów zarządzania tymi 3 podmiotami.
I oczywiście ja dodam jeszcze, przepraszam Konrad, że tą ilość kolumn możecie sobie Państwo tutaj w dowolny sposób sami edytować, to znaczy można dodawać kolumny, kolejne kolumny i pomiędzy tymi kolumnami się przemieszczać. Dokładnie tak, dokładnie tak. Jeżeli chodzi tutaj o tą aplikację, to właśnie tak jak wspomniałem, jest ona dość intuicyjna i prosta, więc przeszlibyśmy sobie do pokazania, jak działać tutaj z aplikacją Project Planner. Zrobimy takie przedstawienie założenia sobie podstawowych zadań, podpięcia użytkownika, jak to się będzie wyświetlać u konstruktora i jak taki plan projektu można założyć. Czyli proszę Państwa, ja pozwolę sobie przejąć z powrotem ekran. Czyli proszę Państwa, wcielamy się w rolę projekt menedżera. Załóżmy taki scenariusz, że ja będę projekt menedżerem, kolega Konrad będzie konstruktorem i założymy nowy projekt, a następnie spróbujemy go przynajmniej po części trochę pozarządzać. Tak to nazwijmy. A zatem przechodzę do głównego okna mojego Project Planningu, czyli tej aplikacji Project Planning, klikam sobie tutaj takie polecenie Home, czyli taki domek, przechodzę do tego głównego okna startowego i klikam polecenie Create. Tworzę nowy projekt, mogę tutaj oczywiście wskazać jakieś zdjęcie, miniaturkę, tak jak w przypadku tego integratora ogrodowego mieliśmy jakiś tam, powiedzmy, domek ogrodowy, tak tutaj mógłbym jakieś zdjęcie wrzucić, ale powiedzmy, że nie będziemy się na tym w tym momencie skupiać, nazywamy sobie nasz projekt, przykładowy projekt. Jeśli chodzi o typ projektu, no właśnie, Konrad, na czym polegają typy projektów? Tak, jeżeli chodzi o typy projektu, mamy możliwości tutaj stworzenia trzech różnych rodzajów. Mamy tutaj team projekt, czyli to jest taki podstawowy projekt, jaki możemy stworzyć. Jest on troszkę ograniczony, odnosi się tylko do zakładania zadań podstawowych, tworzenia takich podstawowych harmonogramów. Następnie mamy Agile projekt, czyli tutaj mamy metodykę zwinną. Możemy tutaj sobie te projekty zakładać, które bardziej są chyba w środowiskach głównie takich programistycznych, czyli jeszcze nie wiemy, jak dokładnie ma projekt wyglądać, kiedy ma się zakończyć, możemy sobie grupować te zadania i Enterprise Project, czyli tutaj możemy tworzyć już takie bardzo rozbudowane tutaj zależności, bardzo rozbudowane tutaj projekty, więcej mamy możliwości, nie ograniczamy się tylko tutaj do zadań, możemy też tutaj podpinać wiele team projektów pod jeden Enterprise Project, i wtedy mamy możliwość przeglądu, jeżeli mamy te statystyki zadaniowe, zaangażowanie uczestników w dany projekt, możemy sprawdzić to w całej firmie, więc będziemy mieli statystyki tego, czy na przykład dany użytkownik nie tylko jest zaangażowany w jeden projekt i tam ma na przykład jeden task, tylko jeżeli go podepniemy tutaj wszystkie projekty, które znajdują się w firmie, będziemy mieli informację, czy ten użytkownik ma jeden task w tym projekcie, a na przykład w innych ma 50 i już jest troszkę, że tak powiem, przepracowany. Więc tak jest. To są takie podstawowe funkcje, jeżeli chodzi o te typy. Wybierzemy sobie na ten nasz, że tak powiem, przykład, ten projekt podstawowy i dodajemy opis, tak? Czyli modyfikacja modelu wózka. Niech to będzie, mamy taki przygotowany dla Państwa wózek, niech to będzie modyfikacja tego modelu. Oczywiście ustalamy start, czyli datę startu projektu lub datę końca projektu. Możemy korzystać z dwóch opcji. My sobie wybierzemy datę początku projektu i ustawimy tą datę na dzisiaj. Klikam utwórz projekt. Proszę zobaczyć, mamy utworzony już projekt, automatycznie przechodzimy do jakby wnętrza tego projektu, no i mamy tutaj niestety wszędzie pusto, dlatego że jeszcze nie przydzieliliśmy żadnych zadań. A zatem pierwszym etapem projekt menedżera, czyli mnie w tej sytuacji, jest przydzielenie konkretnych zadań. A zatem klikam sobie plusik, dodaj zadanie i tworzę jakieś zadanie, tak? Czyli powiedzmy, niech to będzie zadanie dla Konrada, modyfikacja blachy wózka. Opis, powiedzmy, że na potrzeby dzisiejsze sobie pominiemy. Przypisuję to zadanie do Konrada. Wystarczy, że wpiszę jego imię,
jest przeszukiwana baza użytkowników mojej firmy, czyli Państwa firmy, w której macie swoje konto, wskazuje użytkownika to wszystko. Oczywiście mogę tu przypiąć wielu użytkowników, tak? Mogę tutaj wskazać, ile czasu ma Konrad na to zadanie, kiedy powinien zacząć i kiedy powinien ukończyć. Konrad, zadanie na dzisiaj? Dokładnie tak. Czyli zacząć dzisiaj, ukończyć dzisiaj? Zgadzasz się? Niech będzie tak. OK. Klikam polecenie Create. W tym momencie mogę jeszcze w panelu po prawej stronie zmodyfikować to zadanie, prawda? To jest to, co Państwu już pokazywałem. Ustawmy tutaj status na wysoki, priorytet na wysoki. Oczywiście status zadania jest w to do, bo jeszcze Konrad tego zadania nie rozpoczął, więc jest ono w planach, jest data. Mogę mu tutaj do tego zadania dołożyć jeszcze załącznik, żeby wiedział on, o jaki model mi chodzi. Ja ten załącznik mu tutaj wskażę. Ten model nazywa się, ja go kojarzę, SWSE, to jest taki nasz model, który sobie przygotowaliśmy. Ja proszę zobaczyć, że tylko wpisując nazwę od razu widzę wszystkie modele z naszej bazy, więc wskazuję mu ten model, on jest już podpięty, będzie wiedział, o jaki model SolidWorksowy chodzi i klikam polecenie Save. W tym momencie Konrad powinien otrzymać powiadomienie. Przyklikamy tak. Się, Konrad, do Ciebie? Tak, tak, tak. Dobrze. To ja już udostępnię ekran, żeby pokazać to, jak to wygląda z drugiej strony. Już. Ok, powinien się wyświetlić mój ekran. Czyli jak widać, pojawiło mi się tutaj powiadomienie w takim dzwoneczku. Tutaj również niestety z racji na to, że troszkę trwa, pojawia się takie wyskakujące przełączanie między ekranami, więc pojawia się tutaj takie okienko, które mnie informuje również, że zadanie zostało do mnie przypisane. Kiedy ja sobie przejdę do tych notyfikacji, mogę sobie zobaczyć, że rzeczywiście Mateusz przypisał do mnie zadanie. Mogę sobie przejść do tego zadania. Mam tu wszystkie informacje, oczywiście, które przekazuję, które tutaj Mateusz wpisał. Jeżeli chodzi o parent, proszę zauważyć, nie mam dostępu do tego, jaki projekt, nad jakim projektem pracuję. Czasami w organizacjach mamy tutaj właśnie taką zależność, że nie zawsze chcemy, żeby konstruktor może wiedział, do czego odnosi się zadanie, bo po prostu ma wykonać dane zadanie i ten projekt nie powinien go interesować. Możemy mu odebrać taką informację. Natomiast jeżeli byśmy chcieli, możemy go dodać jako użytkownika, który będzie miał podgląd do tego, jaki tutaj, w jakim projekcie on pracuje, żeby taka informacja tutaj wystąpiła. Proszę sobie zobaczyć, że ja jako konstruktor w ogóle nie muszę mieć otworzonej platformy, bo to wszystko, te wszystkie informacje mogę mieć po prostu z poziomu SolidWorksa. Czyli mam tutaj aplikację, tutaj widać są wszystkie już zadania, nie tylko związane z tym projektem, czyli nie mam tylko tutaj tego jednego zadania. Mogę sobie z tego poziomu przejść do tego mojego zadania modyfikacja blachy wózka i jeżeli widzę, że tutaj mam modyfikację blachy, widzę, że jest podpięte tu jakieś złożenie, mogę je sobie przeciągnąć, ono mi się pobierze z tutaj chmury do mnie lokalnie na dysk i teraz widzę, że mogę działać na tym pliku, mogę sobie go edytować, mam tu wszystkie stany, w jakich on się znajduje, jakie rewizje. I o tym, proszę Państwa, przepraszam, będziemy jeszcze mówili w ramach kolejnego webinaru, o tym, co Państwo teraz widzicie na ekranie między innymi. To będziemy mówić, więc tutaj nie będziemy się roztrząsać. I tak jak również tu kolega wspomniał, mogę dać tutaj procent wykonania tego zadania. Jeżeli ja sobie go zapiszę, proszę zauważyć, że automatycznie z procentem dodanym do zadania, do tego, ile już go wykonałem, automatycznie przechodzi to zadanie do stanu in work. Również ja tą informację, i przepraszam, ja wejdę w zdanie, i ja tą informację już w tym momencie, dosłownie po sekundzie, otrzymałem u siebie. Widzę to na wykresie, za moment Państwu pokażę. Zaraz się przełączymy, jeszcze tutaj dodam taką informację, że w zadaniach mogę również napisać jakąś informację odnośnie tego, czy jakąś moją uwagę. Czyli
Napiszę, powiedzmy, że wprowadzę wymaganą zmianę. I wyślę sobie to, to komentarz, tą informację już bezpośrednio w tym zadaniu. I teraz przejdźmy może do Ciebie, zobaczymy, jak to wygląda z poziomu aplikacji Project Planera. Tak jest. Tak jak powiedziałem, ja już widzę to w postaci tasków, że zmienił się status na in work, czyli widzę, że rozpocząłeś pracę. Zresztą jak przejdę do tasków, to ja tu niczego nie ruszałem i widzę, że zadanie z to-do wskoczyło do in work, tak? I że jest 60% ukończenia tego zadania. Mało tego, przepraszam, otrzymałem powiadomienie o tym, że skomentowałeś coś, więc sprawdzę, co skomentowałeś, klikając w to powiadomienie. No i zaobserwuję, że skomentowałeś, tutaj wprowadzę wymaganą zmianę, OK, działaj. Wracamy do Ciebie, Konrad. No i również tutaj już, będąc na platformie, mam informację, że status zadania został tutaj zaktualizowany. Jeżeli oczywiście jesteśmy tutaj związani z projektem, mamy dużo zadań przypisaliśmy, no to automatycznie będą te powiadomienia do nas przychodzić. Jeżeli byśmy tego nie chcieli, jest możliwość wyłączenia sobie tych powiadomień, czy jeżeli wypuszczamy jakieś zadanie, nie chcemy, oddajemy go, żeby ktoś inny to prowadził, możemy sobie taką subskrypcję wyłączyć, czyli ten dzwoneczek, i wtedy nie będziemy mieli tutaj powiadomień odnośnie tego zadania. I jeżeli już pracę, modyfikację tego wózka wykonałem, mogę sobie to czy z poziomu tutaj już wewnątrz przeglądarki, czy z poziomu Solida przenieść do stanu complete. Wtedy widzimy, że pokazuje mi się 100% wykonania zadania, zadanie się wyszarza. I jak sobie przejdziemy teraz do aplikacji Project Planera, tutaj jakbyś, Mateusz, udostępnił. Tak, już udostępniam. No to dokładnie tą informację ja również widzę, czyli zadanie ukończone, potwierdza to wykres i potwierdza to również ten, że tak powiem, ta oś czasu. Widzę, tutaj jest wyszarzone to zadanie, ono jest bardzo malutkie, ponieważ trwało tylko jeden dzień, więc ta rozpiętość zadania jest krótka, natomiast widzę, że to zadanie zostało ukończone. Dobrze. Jeżeli chodzi tutaj o zaprezentowanie tego naszego Project Planera, aplikacji, roli, no to na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy tutaj do zadawania pytań. Czy jakieś się tutaj pojawiły, sobie zobaczymy. Jeżeli byłyby jakieś pytania właśnie do tej prezentacji, czy jakieś wątpliwości, to proszę jak najbardziej zadawać. Dajmy sobie chwilę. Oczywiście jesteśmy dostępni również dla Państwa w formie poprzez kontakt taki ogólny. Znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej kontakt do nas i jesteśmy tutaj do Państwa dyspozycji jako dział techniczny. Jesteśmy w stanie odpowiedzieć, pomóc, zaprezentować, gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek pytania dotyczące tej roli albo jakiejkolwiek innej wchodzącej w skład platformy 3D Experience. Dobrze, widzę, że tutaj może z nieśmiałości, ale pytania się nie pojawiły, więc oczywiście, tak jak tutaj kolega Mateusz wspomniał, zapraszamy. O, jest jakieś pytanie. Pan Włodzimierz pyta. Mhm. No tak, tutaj jeżeli chodzi o ten procent wykonania, no to tutaj to jest jakby kwestia użytkownika, który
wykonuje to zadanie albo osoby opiekującej się projektem. No jest to niestety tutaj bardziej taka umowny procent, czyli użytkownik sam sobie decyduje, ile tych procent wykonania zadania. Tak, aczkolwiek panie Włodzimierzu, ten procent mogę ja jako projekt manager zmodyfikować. Czyli jeśli ja widzę, że dane zadanie ma 80% wykonania, ale ja wiem jako projekt manager, bo przed chwilą rozmawiałem z tym konstruktorem i wiem, że to nie jest 80%, to ja mogę w tym zadaniu jako projekt manager zmodyfikować ten procent. Nie muszę o to prosić użytkownika. Mogę zrobić to sam w jego zadaniu, w przydzielonym do niego zadaniu. Także mam nad tym kontrolę jako projekt manager. Jest chyba kolejne pytanie. O, pan Włodzimierz potwierdza, że usłyszał odpowiedź. Dziękuję panie Włodzimierzu. Dziękujemy. Czy ktoś z państwa jeszcze? O, mamy chyba jeszcze jedno pytanie. Czy ile osób z firmy może współpracować przy projekcie? Czy jest limit, czy są modne licencje? No jeżeli chodzi o aplikację Project Planner, jest to oddzielna rola, więc osoba, która zarządza projektem, która tworzy tutaj projekt, to tutaj do tej aplikacji musi mieć ona dostęp. Natomiast użytkownicy, którzy my przypisujemy w zadaniach do projektu, tej aplikacji nie potrzebują, czyli te osoby, które, tak jak tutaj pokazywaliśmy, ci konstruktorzy, wystarczy, że mają podstawowe role na platformie, mają możliwość tutaj dojścia do aplikacji Collaborative Task, będą mi wyświetlane te zadania. Więc tak naprawdę na przykład organizację, na firmę wystarczy, że jedna osoba ma, czyli menadżer, czy grupa menadżerów, bo oczywiście to jest licencja na użytkownika, więc każdy użytkownik, który chciałby mieć dostęp do tych aplikacji, musi taką rolę posiadać. Ale jeżeli chodzi o limity osób, które sobie dodamy, no to tutaj nie ma takiego limitu. Mhm. Dobrze, widzę, że tutaj pytania się nie pojawiają. Mam nadzieję, że panie Dominiku, odpowiedziałem na pana pytanie. Oczywiście też również zapraszamy do kontaktu, jeżeli by były jakieś potrzeby jakiegoś głębszego wytłumaczenia, jak działa licencjonowanie, to tutaj można się z nami kontaktować. Dobrze. Jeszcze byśmy chcieli tutaj, mając możliwość, zaprosić na kolejne webinary z naszej serii Chmura dla Inżyniera. Będą jeszcze trzy takie webinary 22 lutego. Tutaj kolega Mateusz również będzie prowadził. Ja zapraszam 7 marca na webinar odnośnie tego, jak PDM w chmurze możemy zaimplementować, no bo jak wiemy, chmura jest rozwiązaniem PLM i PDM zarazem. I 14 marca również ostateczny webinar z tej serii, czyli jak tutaj zrównoważona inżynieria w środowisku CAD PLM tutaj działa. Więc tutaj jeszcze widzę, że jeszcze wpadło pytanko. Jeżeli chodzi o dostępność do danych projektowych, możemy... Bo tutaj tylko pytanie jeszcze przytoczmy. Pan Marcin pyta, czy jest możliwość dostępu do danych tak, by móc je prezentować w Power BI? Okej. Jeżeli chodzi o tutaj jeszcze. Jeżeli chodzi o to,
to możemy wyeksportować sobie te dane z aplikacji Project Planner do pliku CSV. To jest jedyny eksport, który możemy zrobić z tych danych. Nie wiem, czy niestety, nie wiem, jak działa dokładnie ta aplikacja, o której Pan wspomniał. Jeżeli jest możliwość tam jakichś zaczytywania danych Excelowych, to tak. Tutaj bardziej tych danych nie jesteśmy niestety w stanie jakoś sobie wyciągnąć. Jest jeszcze jedno pytanie. W takiej sytuacji, czyli tak, załóżmy sytuację, w której mamy jednego menadżera oraz czterech konstruktorów. Jakie licencje potrzebujemy do obsługi komunikacji w takim zespole? To jest pytanie pana Bartosza. Panie Bartoszu, licencje będziemy potrzebować podstawowe, czyli tutaj 3D Swimmer, dodatkowo Collaborative Industry Innovator. To jest dla wszystkich tutaj 5 użytkowników. I dodatkowo, jeżeli chodzi o konstruktorów, to tutaj potrzebujemy jakichś rozwiązań inżynieryjskich, czyli CAD-owych. Powiedzmy, że jakąś tutaj możliwość połączenia się z platformą, 4 takie licencje. I jeżeli chodzi o menadżera, no to tutaj dojdzie ta jedna rola Project Planner, a konstruktorzy będą otrzymywać powiadomienia, bo Collaborative Industry Innovator zawiera Collaborative Task, czyli tą aplikację, która pokazuje nam zadania, jak i zawiera aplikację ten Kanban Boards, która daje możliwość właśnie przechodzenia pomiędzy tymi definiowanymi tutaj obiegami przez nas. Tak, natomiast panie Bartoszu, taką, jeśli pan sobie by życzył konkretną informację na temat tego, jakie licencje i pewnie jakie koszty i tak dalej, bardzo prosimy o zapytanie do naszego działu handlowego poprzez kontakt ze strony, dlatego że tutaj koledzy z działu handlowego mają różne możliwości, jeśli chodzi o to licencjonowanie, to też w zależności od tego, czy już państwo korzystacie, czy pan korzysta z SolidWorksa, czy dopiero pan, że tak powiem, myśli o zakupie i tak dalej, więc takie konkretne informacje na temat licencji zapraszam pana do działu handlowego. Mamy jeszcze chyba jeden komentarz, a nie, pan Bartosz potwierdza, że mamy SolidWorksa. Jak macie SolidWorksa, to sprawa jest o wiele prostsza. Tak. No tutaj tylko tutaj rolę, która nam pozwoli połączyć tego SolidWorksa z platformą. Dobrze, nie ma więcej pytań. Bardzo Państwu dziękujemy raz jeszcze. Kłaniamy się nisko i zapraszamy do kontaktu i do zobaczenia w przyszłości. Do widzenia. Do widzenia.